Halo, halo, dzień dobry, z tej strony Pomidor.pl i mam zaszczyt zaprosić was na ostatni odcinek Szalone przygody Kaczora Donalda. Po prostu zagrajmy w Donald Duck Quack Attack. Bez zbędnego przedłużenia lecimy z Temple and Trance, czyli pierwszy poziom w tym oto świecie, w świecie Merloka. Ten świat jest strasznie charakterystyczny, bo bądź co bądź on będzie przypominał tobie, jeżeli grałeś oczywiście w Raymana 2 Wielka Ucieczka albo The Great Escape, on będzie ci właśnie przypominał albo świątynię kamieni i ognia, albo skał i lawy, bo tu są dosyć charakterystyczne elementy co do tej świątyni. Poziom specjalizuje się wysokim poziomem trudności. Tutaj już, znaczy może nie aż tak wysokim, ale sami widzicie co się dzieje. To jest moje drugie podejście do tego odcinka jak coś. W poprzednim odcinku udało nam się pokonać świat numer 3 oraz Magicka the Spell, oraz była właśnie ten jakby problem u mnie, bo na początku pierwotnie let's play prowadziłem z wersji europejskiej tej gry. I potem się wydarzyło coś takiego, że gdy wszedłem do bossa, to już zaczęły się problemy. Po prostu boss się nie załadował, ani nic. No. Muzyka jest bardzo charakterystyczna i bardzo dobrze dobrana. Jak ja mam to zrobić? Nie, ale serio teraz się pytam, bo ja tracę życia bez sensu, to ja wiem o tym doskonale. Ale jak ja mam go pokonać, tego kogoś, tego ktośa? To się w ogóle da to coś pokonać? Nie sądzę. Dobra, zobaczymy, ja gram jak coś na tym, na D-padzie. Dobra, udało mi się go uniknąć. Ale tego węża za cholerę nie wiem jak pokonać. Będę próbował. Trochę sobie przy tym świecie spędzimy, bo bądź co bądź to już jest końcówka gry. Więc bardzo bym was prosił o to, żebyście napisali mi w komentarzach, czy chcecie, żeby te pozostałe porty, żebym zrobił jako let's play, czy jakiś z nich jako stream. I w ogóle zaczął mi się znowu dźwięk bugować, czyli powrót do jakby tego, co się... O, dobra, udało mi się go zaatakować. Jakiś lag tu się wkradł, nie lubię takich rzeczy. Znaczy zresztą, kto lubi lagi? Dobra, jeszcze raz to zrobimy, bo to było głupie. Nie, kompletnie nie ogarnąłem o co tutaj chodzi z tym. Takie typowo nieogarnięcie. No ta platforma w ogóle nie chce się przesunąć. Oho, cholerę chodzi tutaj w ogóle. Ona się przesuwa jak ja się przesuwam? Czekajcie, jak to działa w ogóle. Bo nie ogarniam tego. Typowo. Ty bez kitu, ona się przysła. Co to jest głupie jakieś? Perfidnie głupie. Ale dobra, no. Jak gra tak każe, no to niech tak będzie. O. A czy ja nie muszę... What? To nie musiałem się ruszać teraz? Nie wiem o co w ogóle tu chodzi w tej grze. Ta gra chyba już chce, żebym potracił te wszystkie życia, ale no niestety ja znowu zaczynam odzyskiwać. Zresztą mam tutaj nawet... Dawaj mi tego orba, dobra. No jak widzisz już mam 47 żyć znowu. Tak więc no, coś tutaj gra sfailowała trochę. Ale to tam już nie będę wnikał. Dobra. Życie znowu mamy. Dobrze. Nie, ale muzyka jak najbardziej spoko jest. Fajna, wpadająca w ucho. Dobrze, checkpoint mamy. Jest. Pięknie. Tak typowo, gra próbuje mi uprzykrzyć życie już na sam koniec. Co to jest... To jest głupie czasami momentami, powiem wam szczerze, ale dobra. Pomówmy sobie na jakiś temat, bo tutaj i tak za bardzo, jak widzicie, nic ciekawego się nie dzieje na ekranie. Poza tym, że mogę powiedzieć, że graficznie te poziomy bardzo ładnie wyglądają, jak na wersję PS1. Jak na PSX-a w sumie. To możemy sobie pomówić na jakiś filarowy temat, taki jakiś poboczny w sumie. What? Dobra, tutaj ten. A więc...
Mam w planach, tak jak już wspominałem wam wcześniej, zakupu Elgato, nagrywareczki, z której będę mógł sobie streamować i nagrywać let's play'e z konsoli PlayStation 3. Że nie będę musiał jakby ten... No wiecie, o co chodzi, że nie będę musiał w jakiś sposób kombinować. Dobra. Co dalej? No bo pewnie się zapytacie, jakie mam jeszcze plany. Przede wszystkim zakupić sobie właśnie tą Elgato lub Avermedia. Zobaczymy, jedną z tych nagrywarek mam w planach. Żeby mieć po prostu stałe tam 60 FPS-ów czy coś takiego, żeby po prostu nagrywać w 60 FPS-ach. Nie będę tego ukrywał, że na tym mi bardzo zależy i streamował. Albo to będzie Elgato, albo jakaś Avermedia. I generalnie w planach mam jeszcze zakup sobie... O Jezus, okno symulatora mi stanęło. Artifact Way, dobra, lecimy dalej z koksem. W planach co ja mam jeszcze sobie ogarnąć? Odnośnie moich planów. Kurde, właśnie to jest ten... A, w planach mam zamiar zakup gitary do Guitar Hero. Żeby sobie porobić jakieś takie w przyszłości let's play'e z gitary. Oczywiście muszę najpierw się nauczyć, ale to już tam swoją drogą się nauczę grać. No i tak myślę sobie, że będziemy się w pewnym stopniu rozwijać, jeżeli chodzi o kanał. Jeszcze myślę nad zakupem w końcu green screena, bo to by się na pewno bardzo mi ułatwiło robić let's play'e. Uwierzcie mi, wtedy nie byłoby akcji, że ktoś by mi pisał, załóżmy, że zasłaniam fragment gameplayu i że generalnie to źle. Powiem wam szczerze tak. No, sam nie będę ukrywał, że green screen byłby dla mnie wygodną opcją. Tylko muszę poszukać dobrej oferty, po ile tako wychodzi. I przede wszystkim jakieś sobie oświetlenie lepsze jeszcze ogarnąć. Jakieś takie lampki czy coś. Bo nie będę ukrywał, chcę trochę ambitniej podejść do tego wszystkiego, co robię. A wy będziecie mieli dzięki temu jeszcze większą radochę, bo będziecie mieli lepszą jakość, jeszcze lepszą. Bo nie będę ukrywał, kamerka, którą mam, jest bardzo dobra. Ona daje mi naprawdę super jakość i wszystko się jak najbardziej tutaj zgadza. Tutaj nie mam czego, że tak powiem, zaprzeczyć. Jednakże, żeby jeszcze bardziej urozmaicić te wszystkie moje filmiki, livestreamy i tak dalej, to postanawiam trochę pójść w ambitniejszą stronę. Myślę, że coś takiego wam by się jak najbardziej spodobało. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Oczywiście nie wiem, jak najbliższej przyszłości sobie ogarnę green screena. Chciałbym nawet w tym roku, ale kiedy, to pozostawia wiele do życzenia. No przede wszystkim trzeba mieć hajsy. Dużo hajsów, bo widziałem też, że green screeny wchodzą po 100 nawet. Chociaż można takiego nawet sobie kupić, nawet taniej, albo po prostu sobie ogarnąć zielone prześcieradło i proszę, masz green screena. Domowej roboty, ale masz. Jednakże po prostu mówię, czasami nawet taki domowej roboty może okazać się totalnym ścierwem albo gównem. Bo może się okazać na przykład, że kolor jest taki zbyt jasny albo zbyt ciemny i po prostu wiecie. Zbyt jasny albo zbyt ciemny i potem na przykład green screen źle ci wycina ciebie samego. A nie będę ukrywał, że green screen przyda mi się do wielu projektów, o których nie chcę jeszcze wspominać, bo bądź co bądź uważam, że jednak jeszcze nie przyszedł czas, żeby wspominać o moich projektach, które mam zamiar zrealizować. Donald, co się z tobą dzieje? Mówiąc w ogóle o grze teraz, gdy byłem mały, pamiętam, że jak przeszedłem tą grę, ogólnie nie na 100%, to tutaj w ten poziom, będąc mały, zaliczyłem bezproblemowo. Oh well, nagrywanie zawsze sprawia ci trudność, bo zawsze przy nagrywaniu się stresujesz, to jest niestety potwierdzone. Pamiętajcie, zawsze stres będzie. Dobra, co my tutaj mamy? Lawa. No, o, tutaj już koniec poziomu jest. Mam w ogóle wszystko? Jo, mam wszystkie 3, dobra. Nie tak, wybaczcie, wiem, że mogłem to zwrócić uwagę wcześniej, że... What? Co to było? Wy to widzieliście? Co to było w ogóle? Ale głupota. No dobra, ale dobra, kontynuując dalej, no i w skrócie. Chcę trochę, tak jak już wspominałem przed chwilą, bardziej ambitnie podejść do tego, co robię. Że tak zaopatrzyć się w green screen i tak dalej, i żeby po prostu to wszystko miało ręce i nogi, bo uwierzcie mi, że mam parę projektów, które chcę zrealizować i green screen będzie mi do tego cholernie potrzebny. Cholernie, i to tutaj już mówię serio, nie?
ale o tych projektach jeszcze nie będę tutaj, przynajmniej w najbliższej przyszłości wspominał. Albo w... Znaczy, gdy się wszystko uda w tym roku, to być może poznacie jeden z moich projektów, który planuję już praktycznie od wakacji 2017. Ale o tym trochę cicho siedziałem. Ale dobra. No i myk, koniec poziomu. O to chodziło. Taki był cel. Ukończyć poziom. Jak tam idzie nagrywanie głosu? Bardzo dobrze, wszystko się pięknie nagrywa. Jestem z tego powodu zadowolony. Trochę jest ciemno, bo nie będę ukrywał, że jest godzina 14:58, a jako, że mamy taki okres jesienno-zimowy, dlaczego mówię jesienno-zimowy, bo nawet, że jest grudzień, zanim dalej opowiem, czas na The Matthew Milky Way. Milky Way. Ten taki batonik, wiecie o co chodzi. Dobra, a dlaczego ty tak uważasz, że to jest taki jesienno-zimowy? No proste i logiczne, no. Czy ktoś z was słyszał, żeby w Polsce kiedykolwiek spadł śnieg? Dobra, kiedyś były takie rzeczy, że spadał śnieg. Kiedyś były takie czasy, że spadł śnieg. Ale teraz, no proszę was, nawet śnieg nie chce spaść. Co dla mnie jest wielkim plusem, bo bądź co bądź ja nie lubię strasznie zimy. Jestem przeciwnikiem zimy, można by powiedzieć. Ale wiadomo, jak to pora roku musiałaby być w końcu, bo... Bo potem mamy takie, że tak powiem, zmutanciałe biedrony, kurde. Nie wiem, czy doznaliście kiedyś czegoś takiego zmutanciała biedrona. Ale generalnie ja czegoś takiego nie polecam. Dlaczego? Już wam mówię i objaśniam. Zmutanciała biedrona wychodzi z tego, że po prostu kiedy jest taki okres, jaki jest teraz, to potem pojawiają się pomarańczowe... Tak? Pomarańczowe? Dobrze mówię? Czarne biedronki. I generalnie one są jakieś takie zmutanciałe i potem właśnie wychodzi taka krzyżówka tego całego robactwa. Ja tego bardzo nie popieram i nie lubię właśnie. Już nawet wolałbym, żeby chociaż raz spadł ten śnieg, tak żeby była taka porządniejsza zima, nie jeżeli teraz, żeby było jak jest teraz, bo nie dość, że jest zimno bez śniegu, taki mróz totalny, załóżmy minus 2 stopnie, albo załóżmy minus 8. Ja tego nie zdobyłem? Halo, czemu? Czemu tak? Cofamy się. Załóżmy minus... Ja już bym wolał, żeby było coś takiego, nie jeżeli wiecie, byłoby po prostu, że o, nie ma śniegu i nagle się okazuje, że są zmutanciałe jakieś stworzenia, typu biedronki. Dlatego wiecie, chociaż ja nie będę ukrywał, że czekam na wiosnę, nawet że jeszcze trochę sobie poczekamy, no bo 2 miesiące, no nie ukrywajmy, jest dopiero styczeń. 12 zresztą. Nie wiem, kiedy wy to będziecie widzieć, naprawdę ludzie, ja będę się starał to jak najszybciej wam zedytować, żebyście mieli to jeszcze przed moim wyjazdem. Ten let's play krótki. Ja się dosyć zacinam, wiecie? Czekajcie, w ogóle. Da się tam dostać z powrotem? Jo, da się, to wracamy, nie? Tak myślę. Ja tam w ogóle przy okazji jeszcze Discorda wyciszyłem, ponieważ grałem z chłopakami sobie w Minecrafta. W sensie z Chryskiem, Jakubem, stream i tak dalej. Pozdrawiam was chłopaki, jeżeli to oglądacie. Myślę, że sobie to obejrzycie. Tam Pitroxa, Quiet Eve. Solki za te bugi dźwięków. Teraz nie mam pojęcia czemu. W ogóle to jest... Najlepsze jest to, że ja to nagrywam z tego lepszego emulatora, który nie miał tych problemów. To się zaczęło w ogóle dziać z dupy totalnie. Co nie? Takie perfidnie z dupy. O, jest platforma. Nice. Lecimy do góry. Może będę miał 60 żyć. Albo i nie. Osobiście mam małą wiarę, że będę miał 60 żyć. Wiecie dlaczego? Bo jest jeszcze poziom pościgowy, na którym też można tam zdobyć życia sobie. Ale serio, to jest takie już głupie. Nie miałem problemów w ogóle z tym dźwiękiem i teraz nagle mam problemy, nie? Perfidnie. To dzisiaj mam jakiś dzień, nie ten. Niedobry dzień dzisiaj jest dla mnie, jeżeli chodzi o nagrywanie. Ale... Przyjemnie mi się komentuje. Nie uważam, żebym powinien teraz wyłączyć nagrywanie i powiedzieć sobie, że no zwaliłem sprawę. Nie. Przyjemnie mi się to komentuje. Czekajcie, coś tu jest? Nie, gra. Ja wiem, że gra lubi robić takie rzeczy. Ale coś się czasami zacinam. To nie. To mi się nie podoba. Bo chcę, żeby to wszystko miało ład i skład, dlatego tak wychodzi czasami. Dobra, czyli muszę. What? Jak to zrobić? A gdzie jest ta książka w ogóle? Bo tam widzę ten samolocik. Ja... Słuchajcie, mogę mieć problemy ze wzrokiem, ale tego to ja na pewno nie przeoczyłem. To jest niemożliwe. To jest zbyt blisko mnie, żebym ja to przeoczył. Serio, perfidnie, typowo.
Dobra. I mamy 54 znowu życia, fajnie. Ale pytanie, jak to tam będzie wyglądać, to pozostawia wiele do życzenia. Gdzie jest ta książka? Ona, mi się wydaje, że ona jest gdzieś schowana po lewej stronie, szczerze. Ogólnie po tym let's playu sobie na pewno zagram w wersję jeszcze Nintendo 64, żeby się bardziej podszkolić, żeby jak zrobił... Właśnie nie wiem. Napiszcie mi w komentarzach, czy chcecie, żebym zrobił z wersji Nintendo 64 wyjątkowo stream, czy z każdej wersji, którą wymienię, czyli Nintendo 64, tam wersja PC-towa, nie, no PS2, to żebym zrobił z tego let's play, czy chcecie, żebym zrobił z tego ten live stream. Dobra, tu jest książka i co, teraz mam się wracać, tak? Nie, a tędy dojdę normalnie. Po co ja się wracam? LOL. To niepotrzebnie ja to robiłem. Niepotrzebnie się wracam. Co za... Dobra, to jest głupota z mojej strony teraz. Taka typowa głupota. Bait wleciał totalny z mojej strony. No i tak mogłem tak zrobić równie dobrze. Dobra, lecimy. Teraz szukamy tego kończącego poziom. Wiecie, te... O, dobra, jest! Jest, to jest moje. Bo musimy mieć te wszystkie orby, żeby zawalczyć z Merlockiem, ostatnim bossem z tej gry. A nie widzi mi się cofanie do tego poziomu znowu. Szczerze. No, coś tu jest? A, platforma kończąca poziom. Ogólnie powiem wam szczerze, że odnośnie planowania tej gry, bo to jest też ciekawa historia, to jest podobna historia jak z Dalmatyczykami i o tym wam jak najbardziej opowiem teraz. Myślę, że przyszedł do tego czas. Ogarnij się tutaj. Bo mi się coś wyskoczyło. Ancient Fate, dobra. Zrobimy sobie szybki save, F1. Dobra, Ancient Fate robimy. No, mamy ekran ładowania. No i co, nadszedł czas na jakiś taki kolejny temacik. No tak myślę sobie, że sobie tak trochę pogadamy, żeby też nie było, że będę ciągle gadał o grze niepotrzebnie. Skoro wiem, że chcecie posłuchać sobie też, co tam u mnie ciekawego. Więc powiem wam szczerze tak, generalnie ja tą grę planowałem, żeby was nie skłamać, gdzieś kiedy zaczynałem na YouTubach dopiero. Naprawdę, ja tą grę planowałem gdzieś jako któryś z moich let's play, nie wiem, tam 6. czy 7. let's play. Coś takiego. I po prostu tak później o tej gierce zapomniałem. To tak samo jak o Dalmatyńczykach. Nie planowałem Dalmatyńczyki gdzieś na początku kanału i po prostu zapomniałem totalnie, że taka gra w ogóle jest. Znaczy, wiedziałem, że ta gra jest, ale po prostu potem straciłem trochę ochotę, bo to jest jak NES Godzilla, którą hypowałem w 2017. Ja dosłownie ten let's play hypowałem każdemu. Dosłownie każdemu się chwaliłem, że w końcu zabiorę się za NES Godzilla, nie? Tą grę na NES-a. Miałem praktycznie wszystko przygotowane co do tej serii, ale w ostateczności się tak zahypowałem, że się odhypowałem jednocześnie. I takie typowe gówno wyszło, nie? Że po prostu... no, let's playa nie ma. Ale dobra, mamy checkpoint, więc jesteśmy bezpieczni. Zdążę to zdobyć? Gdzie ten samolot był? Nawet nie wiem, gdzie ten samolot był, ale dobra, bo ja wiem, że się spowolniłem. Tu on był! Ale go skampili w ogóle. Ja się tak go szukam, gdzie on jest w ogóle. Myślę, że on gdzieś tam dalej jest, takie typowe, głupie. Ale dobra. Ten odcinek, nie będę ukrywał, że będzie jednym z tych dłuższych, bo wiadomo, tutaj będziemy mieli... Troszeczkę czasu spędzimy w tych poziomach, bo jest jeszcze plus poziom pościgowy. Ale wierzę to, że jakoś sobie damy radę. Musimy dać. Dobrze, że ten ogień jakby nie gonił mnie przez cały czas. To byłoby bardzo przesrane. Ale w ogóle ciekawostka, w tym poziomie zdobędziemy już ostatniego orba. I ostatnie pluszaki i tak dalej, tak więc to już będzie wszystko, cały side quest z tego zbierania zostanie ukończony.
W ogóle grałem sobie trochę w wersję na Nintendo 64 i powiem wam, że jak są te trzy pola, co nie? To są te normalnie trzy pola, gdzie tam wiecie, jest czasówka i tak dalej, typowo, nie? Ale nie wiem, jak cholernie dorwać się do tej czasówki, czy w ogóle jest coś takiego jak czasówka i kiedy ona się odblokowywuje. Ja będę musiał sobie trochę pograć w wersję na Nintendo 64 i być może w najbliższym let's playu wam o tym opowiem w końcu, czy doszedłem do tego, jak to się ogarnia, czy nie. Bo to jest naprawdę smutne, nie? Nie wiem, czemu ten dźwięk się buguje tak. To jest straszne momentami, nie? Ale wiem, że tu mnie czasówka czeka. Ale czasówkę myślę, że sobie zrobimy tak już pod koniec. Wiecie, że po prostu pokonamy Merloka, przejdziemy jakby ten poziom pościgowy i po prostu już będzie ten taki time lapse albo po prostu montaż kończący serię. Tak myślę, że ten odcinek zrobił wyjątkowo inaczej niż pozostałe. Że już jakby się wcześniej z wami pożegnam i sobie zobaczycie potem okrągłe 100%. No ale nie wiem. To jeszcze będzie kwestia do przegadania. O, włączyła się teraz muzyka bossa. A co ona tu robi? Czemu ona się tu włączyła, lol? Tak powinno być? Typowo czy nie? LOL, ale Donald ma w dupie już totalnie to, co ja robię, nie? Typowo ja chcę... Co on w ogóle robi? LOL! Ale ta śmierć była bez sensu, bo w ogóle ja straciłem kontrolę nad Donaldem. Ona się nie powinna liczyć. Typowo. Oddawajcie mi moje życie, 53. Nuby z Ubisoftu. Donald już ma w dupie to, co ja chcę. Co to w ogóle było? Straciłem kontrolę nad Donaldem, nie mogłem nim w ogóle typowo sterować. Ja pierdziolę, jakie to jest głupie. Dobra, wody się napiję trochę. Ale dobra, mamy tutaj już jakby wszystko zrobione. Dosłownie chyba nawet. Nie, wiecie, wiecie co? Czekajcie, zapiszemy sobie. Jo, mamy, patrzcie, nawet ponad, mamy... Kurde, 104%. A czemu mamy tak mało budzików? A, dobra, bo tu są te poziomy. Dobra, dobra, to już kumam. Czaję bazę. 104%, what the fuck? To niezłe. To czekajcie, robimy teraz pościg. Dobre, robimy teraz Head Alley. I potem robimy sobie czasówki i wtedy skończymy odcinek. Tak myślę. Nawrócę wtedy... O, mam dobry pomysł. Ja wiem, jak to ogarnę. Ja to oczywiście tam zmontuję potem, ale ja sobie do nich wrócę na Discorda i ja tam po prostu z nimi pogadam sobie. I w tle będę... Po prostu potem wstawię muzykę. Ale tak to wygląda ten poziom, widzę. Nie wiem szczerze, bo ja tych poziomów nie robiłem nigdy na PSX, dlatego ja je pierwszy raz robię, nie? Więc to dla mnie będzie taka reakcja. Znowu muzyka bossa się włączyła. Co ona w ogóle odpierdziela? To tak miało być? LOL. To tego ja kompletnie już nie ogarniam. Takie typowe, głupie. Co jest w ogóle? Dobra, mamy checkpoint. O cholera. Ale nie rozumiem kompletnie, czemu muzyka bossa się tutaj tak wplatała teraz. Jezus. Ja pierdziele, dobra, uciekamy. Jak najszybciej. Przed tym gównem, przed tą gównianą beczką, what? O, tutaj, a to jest fajne połączenie teraz.
lawy i teraz tutaj jest taka fajna trawa, miodzio, dosłownie to już jest coś, co cieszy moje oczy, bardzo. Lubię takie detale graficzne. Naprawdę, ja jestem bardzo czujny, jeżeli chodzi o to. Bardzo dobrze spostrzegawczy jestem, może tak to powiedzieć. Ja stoję normalnie w miejscu i skaczę, ta beczka w ogóle dogonić mnie nie może, jakie to głupie jest. Dobre. 54 życia, wow. Dobra, no, odrabiam to, co straciłem. Lol, jak my uciekamy przed tą beczką. Weź w ogóle spierdzielaj, ty. Jakieś ściki tutaj są. Czemu tak? No dobra, ale... Dobra. To co, mamy już jakby po tym poziomie. Tak myślę sobie. Już mamy go zaliczonego. Damy od razu zaraz save'ika sobie. I proszę państwa, tak oto zaliczyliśmy Head Alley, czyli ostatni poziom jakby pościgowy. Zapiszemy sobie. One w ogóle coś tam dają z procentami? Jo, one się liczą jako podwójny procent. O Boże, to my tę grę zaliczymy na 120% chyba, jak Spyro jedynkę. No dobra. Mamy tutaj ceremonial room, czyli po prostu pokój ceremonii, coś takiego. Ale zanim zajmiemy się za ten pokój, zabierzemy się za te jakby tutaj poziomy. Tak więc myślę, że teraz zostawię was z tym tak zwanym montażem, a potem skopiemy dupę Merlockowi. Tak więc widzimy się za chwilkę.
Dobrze, moi drodzy, jestem z wami z powrotem i jak widzicie tutaj, no, wygląda to, jak to wygląda. Czyli po prostu mamy już wszystko ukończone, zapiszemy sobie gierę. Chwilę tam z nimi pogadałem, ale oczywiście wy będziecie mieli montaż z muzyczką. Mamy 110%, moi drodzy. Mamy wszystko, jak widzicie, w sześciuteneczko, 16 budzików, 48 pluszaków. Lecz zanim jednak, wiecie, pójdziemy sobie na Merloka, to jednak pozwólcie, że zrobimy sobie tak jakby podróż po tych wszystkich światach. Po prostu sobie zwiedzimy. Tak na zakończenie serii. Więc lećmy do pierwszego świata, czyli do tego lasu. No i pożegnajmy wszystkie poziomy po kolei. Tak więc żegnaj Forest Edge, żegnaj The Gorge, żegnaj Bear's Patch, żegnaj Hay Track, żegnaj Dangerous Cliff, żegnaj Bernadetta, żegnaj ogólnie świecie pierwszy. Wychodzimy stąd. Czas pójść do Dagberg. No i dobra. Żegnajcie tutaj, żegnaj First Avenue, żegnaj The Roofs, żegnaj Main Street, żegnaj Dway Rooftops, Urban High Rises oraz żegnaj po prostu bracia B, czyli żegnaj po prostu Dagberg w skrócie, czyli świat numer 2. Wejdźmy sobie teraz do świata numer 3, czyli do świata Magic i Dispel. Ej, jesteśmy w świecie Magicka the Spell. Żegnaj Haunted Hall. Żegnaj Airy Alley. Żegnaj Underheaded. Żegnaj Louis Creepy Corridor. Żegnaj Ghostly Patch. Żegnaj Magicka the Spell. No i cóż, myślę, że już pożegnamy świat numer 4, czyli świat ostatni. Wbijajmy sobie tutaj komputerek jak skrasza trójeczki. No i cóż, żegnaj Temple's Entrance, żegnaj Artifact Way, żegnaj Hate Alley, żegnaj The Nephew's Murky Way oraz żegnaj Ancient Fate. I panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, rozpoczynamy Ceremonial Room z... Oczywiście idziemy do tego. Do tego oto pana, czyli pana... No wiecie kogo. Merloka. Ciągle zapominam, ciągle się stresuję. Dobra, leci Merlok. Welcome, Donald. I have been waiting for you. What? Daisy? Do not be afraid. She's hanging around somewhere. Unfortunately, you'll never be able to. Aha, cutscenka się nie załadowała do końca. W sensie, że jego ten gadatka się nie załadowała. W sensie jego dialog się nie załadował do końca. No ale na czym będzie Merlok polegał, to, że on będzie te strzały wypuszczał i... Proszę bardzo, możesz mu teraz zadać ten... Możesz mu zadać, że tak powiem, atak. On tu będzie właśnie te strzały wypuszczał i też ogień będzie tutaj. Będzie ogniem operował. O-o, to będzie dla mnie się źle skończy, wiedziałem, że tak będzie. Muzyka się bossa nie chce załadować coś. Nie dziwi mnie to szczerze. Dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, oberwał. Czas na drugą jego fazę. I tak będzie ten boss... Na tym on będzie polegać. Po prostu taka będzie jego specyfikacja. Bądź co bądź. O-o, to się źle dla mnie skończy. Chyba. O, dobra. No i dobra, jeszcze jeden atak i będzie po bossie. What? Dobra, tego nie ogarnąłem. What? Dobra. Dobrze stoję, zaraz będzie po bossie. Jak ciul. Nie? Lol, on jeszcze ten atak ma. Ja myślałem, że to koniec bossa będzie. Dobra, wiecie co, ja zginę, bo chcę mieć pełne zdrowie. Dawaj. Atakuj. No. Dobra. Dobra. Rzucaj. Rzucaj czary. Czary mary. (Grywka)
No i bang, oberwał. W ogóle to już jest kolejna gra Disneya, którą robię na kanale, bądź co bądź. Taka druga pod rząd, bo w sumie pierwszą były Dalmatyńczyki. Chiki, chiki, Dalmatyńczyki. What? Dobra, dobrze. Unikaj tego, Donald. Bang! I dobra, jeszcze jeden cios. W ogóle podoba mi się to, że... Znaczy, ogólnie zdjęcie Merloka jest badassowe dosyć, muszę przyznać. Chociaż ta gra, mówię, na PS2 wygląda dosyć bardzo dobrze, naprawdę. Mówię serio. Dobra? Okej. I teraz on coś takiego robi. I coś jeszcze będzie? Czy to wszystko? Nie, po bosie już! Znowu te dźwięki się bagują, what the fuck? Jakie to jest głupie! Zbagowały mi się dźwięki. Typowo. Mamy cutscenkę. What this machine does? Brilliant! Hey, maybe there's a nickel. Murlocs certainly have fancy taste. It's an extra chocolate popcorn machine. Donald, thank you for rescuing me. You're my hero. No i dobra, ludzie, przeszliśmy Kaczora Donalda, a może Szalone Przygody Kaczora Donalda na PS1, wersja PS1. W przyszłości ogramy Nintendo 64, PS2 i być może wersję Dreamcastową. W ogóle na napisach końcowych nie ma muzyki, co jest komiczne. Ale dobra, tam. Może wystawię opinię tej grze. Generalnie bardzo polecam zagrać sobie w tę gierkę dla tych, co nie grali. Jest bardzo dobra moim zdaniem, przyjemnie się mi grało przynajmniej, nie wiem jak wam się grało, jak byliście mali. Ja uważam, że gierka jest jak najbardziej godna polecenia. Graficznie no co, to jest taki trochę Rayman 2 na PS1, no bo jest na tym samym silniku co Rayman 2 na PS1. Udało nam się przejść całą grę, jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Jak widzicie, Merlock nie jest trudnym bossem, w ogóle bossowie w tej grze to jest żart, tylko po prostu ja miałem problemy because of klątwa let's playa. Dobrze, ludzie. Ja myślę sobie, że będziemy sobie tutaj zaraz kończyć. Ogólnie może przejdę do grafiki i tak dalej, więc generalnie bardzo mi się wszystko podobało w tej grze. Jedyne co, to troszeczkę smutne jest to, że jedyna wada tej gry to to, że ona jest krótka dosyć. No i cóż, ja bym opinię tej gierce wystawił 9 na 10, ewentualnie 8 na 10. Bo generalnie, no szkoda, że gra jest dosyć krótka, ale jeżeli chodzi o poziom trudności, jest bardzo łatwa, naprawdę, nawet czasami za łatwa jest. No i cóż, to by było chyba na tyle z mojej strony. Mi się bardzo przyjemnie w tę grę grało, przyjemnie mi się 100%owało.
A wam? Napiszcie w komentarzach, czy wam się seria spodobała, czy byłem informatywny przez całą serię, czy w sposób ciekawy prowadziłem tę serię. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, by być na bieżąco itd., itd. A jeżeli tobie, drogi widzu, spodobał się odcinek, to możesz stawić łapeczkę w górę. Oczywiście to jest twoja decyzja, a my widzimy się w kolejnych seriach na moim kanale. Nie będę zdradzał, co będzie za następny let's play, po prostu będzie, co będzie. Trzymajcie się i cześć!